Radio Maryja uratowało emerytce życie. Sąsiadka nie wahała się zawiadomić służb. Mieszkanka jednego z bloków w Elblągu została uratowana tylko dzięki swojemu niecodziennemu rytuałowi. Starsza kobieta zwykła bowiem dosyć głośno słuchać Radia Maryja. Pewnego dnia seniorka przestała jednak wyłączać odbiornik, a jednocześnie nie wychodziła z domu i nie odpowiadała na pukanie do drzwi. Do akcji wkroczyła wówczas jej sąsiadka, która, na całe szczęście, zaalarmowała służby. Oryginalny nawyk uratował emerytce życie. Elbląskie, województwo warmińsko-mazurskie, służby zostały powiadomione o podejrzanym epizodzie w czwartek 16 listopada. Jak wynikało ze zgłoszenia, starsza, samotna kobieta od kilku dni nie wychodziła z domu, choć w jej mieszkaniu cały czas głośno grało radio. Seniorka nie odpowiadała też na pukanie do drzwi. Na miejsce wysłane zostały straż pożarna i policja, które w dosłownie ostatniej chwili uratowały emerytce życie. Okazało się bowiem, że 89-latka leży nieruchomo na podłodze. Kobieta potrzebowała pilnej pomocy medycznej. Nie było ani sekundy do stracenia. Kobieta uległa wypadkowi w domu. Zainterweniowała sąsiadka. Jak to się stało, że seniorka uległa wypadkowi? Sprawa była prosta, gdyż zwyczajnie nieszczęśliwie upadła i nie była w stanie samodzielnie wstać. Z tego też powodu nie miała możliwości wezwać pomocy. Na szczęście, miała czujną sąsiadkę. Od tragedii było naprawdę o włos, bo, według informacji faktu, 89-latka była tak wycieńczona z powodu braku jedzenia i picia, że straciła przytomność. Ostatecznie kobieta została zabrana do szpitala. Straż miejska apeluje o uważność wobec seniorów. W związku z tym przykrym wydarzeniem, straż pożarna postanowiła wystosować bardzo ważny apel do wszystkich nas. Tylko dzięki czujności sąsiedzkiej nie doszło do tragedii. Ty też nie bądź obojętny. Osoby starsze i wymagające wsparcia są wśród nas, przypomnieli strażnicy. Te słowa warto wziąć sobie do serca, bowiem jedna mała interwencja może naprawdę uratować czyjeś życie. Z kolei jej brak potrafi nie tylko go kogoś pozbawić, ale także sprawić, że do końca swoich dni będziemy żyć z wielkimi wyrzutami.